Pani prezes, przejęła Pani niedawno stery zarządzania w największą chyba organizacją zrzeszającą osoby z cukrzycą. Chciałam spytać, czy będzie Pani coś zmieniać w tej organizacji i jakie są najważniejsze wyzwania na ten rok? Tak, możemy się pochwalić, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest najstarszą organizacją pacjencką oraz chyba najbardziej liczną, ponieważ rzesza ponad 55 tysięcy członków zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków. Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycona, że mogę od ponad trzech miesięcy Pełnić funkcję prezesa zarządu głównego po tak znamienitej mojej poprzednicy, pani Ani Śliwińskiej, która obecnie jest teraz prezesem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jeśli chodzi o działalność Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, nie chciałabym nic zmieniać, a przede wszystkim dalej kontynuować pracę, którą rozpoczęła pani Anna Śliwińska, dalej rozmawiać z decyzentami o możliwości poprawy Jedno, refundacji dla pacjentów, czy rozwijać stowarzyszenie. Na pewno nie chciałabym, aby stowarzyszenie się cofnęło. Chcę dalej kontynuować tą pracę, ponieważ uważam, że ta praca, która została w ostatnich latach osiągnięta, jest bardzo dużym sukcesem i powinna się rozwijać jeszcze na szerszym szczeblu. W ostatnich latach weszły do refundacji systemy do ciągłego monitorowania glikemii. Doczekaliście się różnych nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o wyroby, także o refundację igieł. Weszły nowe terapie. Co jeszcze jest do załatwienia z punktu widzenia osób z cukrzycą? Tak, bardzo się cieszymy, ponieważ przez wiele lat, poprzednich jeszcze wcześniej, cukrzyca była niestety niezauważalna, tak? Natomiast ostatnie lata pokazały i bardzo odnieśliśmy pozytywne zmiany. Tak jak tu już zostało wspomniane, systemy do ciągłego monitorowania. Jest, uważam, że to bardzo duży sukces, w szczególności dla pacjentów, którzy już są pełnoletni i mogą kontynuować, albo dla pacjentów insulinozależnych, na intensywnej insulinoterapii. Mały taki szczegół drobny ktoś powie, że refundacja igieł, ale to jest bardzo duży skok, ponieważ przez wiele lat żeśmy o to zapobiegali, po to, żeby pacjenci mogli czuć się bezpiecznie i korzystać z tej refundacji, bo wiemy, że y, zmiana igieł w Penie. Nie powoduje powikłań, tak? I jest to bardzo dobre i świadome podawanie sobie insuliny, przede wszystkim prawidłowe. Jeśli chodzi natomiast o rozszerzoną refundację leków, bardzo się cieszymy, chociaż. Nie wszyscy pacjenci jeszcze są w tej grupie, którzy mogą z tego korzystać, ale myślę, że właśnie na tym moja praca będzie w przyszłości polegała, żeby jednak cały czas pamiętać, że jeszcze pozostaje grupa pacjentów, którzy powinni mieć, to, którzy chcieliby mieć tą refundację, czy chociażby jeszcze dostęp do nowoczesnych insulin. Jeszcze jest ta grupa, także jeszcze mamy troszeczkę przed sobą pracy, przede mną wiele wyzwań. Natomiast z dotychczasowych dokonań bardzo jesteśmy dumni i cieszymy się z tych pozytywnych zmian.